jeszcze raz witam Państwa i witam tych, którzy do nas dołączyli. Rozpoczynamy bardzo przyjemną część tego sympozjum, tego zjazdu. Będziemy teraz wręczać nagrody w dwóch konkursach. Łazienka Wybór roku 2014 i Łazienka Salon roku 2014. Organizatorem obu konkursów, jak też i dzisiejszego spotkania, jest branżowy magazyn Łazienka. Jeden z wiodących tytułów wydawnictwa Publikator. Pewnie Państwo doskonale znają ten tytuł, ale przypomnę, że skierowany jest do producentów artykułów wyposażenia łazienek, salonów łazienkowych oraz do architektów wnętrz i instalatorów. Pewnie o firmie Publikator Państwo też już sporo wiedzą, ale przypomnę, że firma powstała 22 lata temu. Jest wydawcą kilkunastu czasopism o bogatej ofercie tematycznej, a także portali internetowych. Specjalizuje się w publikacjach o tematyce wnętrzarskiej i budowlanej. W portfolio Publikatora znajdują się takie tytuły jak Świat łazienek i kuchni, Dobrze mieszkaj oraz Półrocznik wnętrza publiczne. Publikator jest także organizatorem konkursów, rankingów, eventów branżowych, akcji edukacyjnych oraz paneli dyskusyjnych. W 2013 roku Publikator wszedł w skład grupy PTWP, a ta grupa jest między innymi wydawcą czasopism i portali specjalistycznych, a także bardzo znanym organizatorem konferencji i szkoleń na czele z Europejskim Kongresem Gospodarczym, który jak co roku na wiosnę odbędzie się w Katowicach. Publikator planuje kolejne inicjatywy związane z segmentem wyposażenia wnętrz i budowy domów, a jedną z najważniejszych jest najmłodsze dziecko firmy, czyli nowy portal internetowy łazienka.pl. Z tego co wiem, wystartował w piątek, więc chrzciny jeszcze przed nami na pewno. Ten portal będzie zawierał zarówno ważne i aktualne informacje branżowe, opinie o rynku, informacje technologiczne, ale także będzie część przeznaczona dla konsumentów, czyli dla tych, którzy urządzając łazienki szukają inspiracji i wrażeń. Kolejną inicjatywą jest portal archiconnect.pl, profesjonalny portal adresowany do architektów i projektantów specjalizujących się w aranżacji wnętrz, zarówno tych prywatnych, jak i publicznych. Dzięki stale uaktualnianemu serwisowi informacyjnemu archiconnect.pl stanie się narzędziem pomocnym w zdobywaniu wiedzy niezbędnej w pracy każdego projektanta. No i jeszcze na koniec, Publikator od zeszłego roku poszerza też swoją działalność w zakresie organizacji eventów branżowych. W grudniu minionego roku odbyło się Forum Dobrego Designu, w styczniu tego roku Forum Branży Meblowej, no a my w marcu uczestniczymy w kolejnym wydarzeniu, czyli Forum Branży Łazienkowej. No i teraz przejdziemy do konkursu. Spotkaliśmy się dzisiaj z Państwem dlatego, żeby uhonorować laureatów konkursu Łazienka Wybór roku 2014. Jest to 13. edycja tego konkursu. Konkursu, który promuje najlepsze produkty wyposażenia łazienek dostępne na rynku nie dłużej niż półtora roku lub też dopiero co wprowadzone do sprzedaży. Od 2002 roku, kiedy to odbyła się pierwsza edycja konkursu, ocenie jurorów zostało poddanych w sumie ponad 1000 produktów. Jury przyznało dotąd 164 nagrody główne i 261 wyróżnień. Za chwilę poznamy laureatów kolejnych. W tym roku w konkursie wzięło udział 47 producentów i marek, zgłaszając 134 produkty. Najlepsze z nich wyłoniła kapituła konkursu składająca się z 18 osób, które na co dzień działają w branży łazienkowej i w bliskim jej otoczeniu. Jury przyznało 17 nagród głównych oraz 18 wyróżnień. To tyle, proszę Państwa, tytułem wstępu. I o ile kuchnia jest sercem domu, o tyle łazienka jest tym pomieszczeniem, gdzie kobiety chyba najchętniej spędzają czas i gdzie jest najprzyjemniej. Zresztą, kiedy zapyta się kobiety, jak długo ma zamiar spędzić w łazience, zawsze się usłyszy odpowiedź 5 minut, po czym mija godzina i nadal nie wychodzi. I to jest chyba najlepszy dowód na to, że naprawdę w łazience, jeżeli jest ładnie urządzona i estetyczna, można spędzać całe godziny. Proszę Państwa, chciałabym zaprosić teraz na scenę Lecha Gryko, prezesa Publikatora oraz panią Annę Romanowicz, redaktor magazynu Łazienka. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Państwa proszę o brawo. Proszę Państwa, powiem jeszcze kilka słów o nagrodzie, która będzie wręczana, bo to bardzo piękny przedmiot użytkowy, tak samo piękny jak to, co Państwo produkują i czym Wy się zajmujecie na co dzień. To jest wykonana ręcznie szklana statuetka i twórcą jest pan Adam Łożykowski, absolwent Wydziału Ceramiki i Szkła na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Ma własne studio, które się nazywa, uwaga, Szkło i tworzy unikatowe formy rzeźbiarskie.
Czy są Państwo już gotowi na emocje związane z hasłem łazienka? Tak? We mnie łazienka budzi zawsze dobre skojarzenia, bo wszystko, co z nią związane, więc pielęgnacja, relaks, regeneracja, odpoczynek, wyciszenie, ukojenie, to wszystko przychodzi mi na myśl, kiedy myślę łazienka, więc myślę, że też w takim nastroju dzisiaj będziemy obserwować laureatów, ale będziemy z kolei z wielką werwą i radością gratulować im sukcesów. Proszę Państwa, rozpoczynamy wręczanie nagród w kategorii Łazienka Wybór Roku od kategorii Baterie. Mamy tutaj dwa wyróżnienia. Bateria umywalkowa Icon Teka oraz bateria umywalkowa RW Atlas produkcji Théâtre Paris and Waterworks. Natomiast nagroda główna za baterię umywalkową Ambienta trafia do producenta, którym jest firma Cludi. Po odbiór nagrody zapraszam pana Sławomira Gołębiewskiego, dyrektora generalnego w firmie Cludi. Zapraszamy. Odbierający wyróżnienie za serię Cludi Balance dwa lata temu za baterię umywalkową, przedstawiciel naszej firmy zapowiedział, że jeszcze tutaj wrócimy po nagrodę główną wkrótce. Tym bardziej się cieszę, że nagroda została, uhonorowana seria Cludi Ambienta, bateria umywalkowa. Wzornictwo tej serii, design, cechy użytkowe, jakość, proporcje do ceny wewnątrz naszej organizacji zawsze były wysoko cenione od samego początku powstawania serii. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że możemy być nieobiektywni, tym bardziej właściwie najważniejsze dla nas są opinie naszych klientów. Chciałbym, korzystając z tej okazji, również podziękować jury za przyznanie nam tej nagrody i podobnie jak mój kolega dwa lata temu powiem, do zobaczenia wkrótce. Dziękuję ślicznie. Zapraszamy wkrótce. Dziękujemy bardzo. Teraz kategoria wyroby sanitarne z ceramiki i innych materiałów. I tutaj wyróżnienie dla firmy Kartel by Laufen, marki Laufen. Natomiast nagroda główna otrzymuje umywalka Stark 2, której producentem jest firma Duravit. Nagrodę odbierze pani Barbara Lesner, Customer Service w firmie Duravit. Polska spółka z o.o. Zapraszamy. Dzień dobry Państwu. W imieniu firmy Duravit chciałabym serdecznie podziękować organizatorom za zaproszenie do konkursu. Bardzo się cieszę, że nasza umywalka zdobyła sobie uznanie. Współpracujemy z Filipa Starkiem już od dłuższego czasu i bardzo cenimy sobie jego wzornictwo. Tym bardziej nas cieszy, że ta współpraca jakby układa się tak pomyślnie. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Teraz kategoria, bez której w moim rozumieniu nie ma łazienki, czyli kategoria wanny. Mamy tutaj dwa wyróżnienia. Wanna Vera marki Besco, wyprodukowana przez firmę PMD Piramida, a drugie wyróżnienie dla wanny Comfort Plus produkcji firmy Sanitec Koło. Natomiast jury postanowiło uhonorować nagrodą główną wannę Virginia produkcji firmy Roka. I po odbiór tej nagrody prosimy panią Iwonę Kaletę, product managera w firmie Roka Polska. Zapraszamy, prosimy o brawa. Dzień dobry Państwu. W imieniu firmy Roka Polska dziękuję serdecznie jury za przyznanie tak cennej dla nas nagrody. Jak pani słusznie podkreśliła, wanna to serce łazienki. Tym bardziej jest nam miło i dziękujemy za wyróżnienie właśnie wanny, gdyż to wyróżnienie jest świadectwem tego, że wanny w firmie Roka to kolejna kategoria, w której Roka Polska zdobywa nagrody i otrzymuje wyróżnienia. Dziękuję uprzejmie. Bardzo dziękujemy. Gratulujemy.
No mógłby powstać spór, czy wanna, czy kabina prysznicowa. Każdy go musi rozstrzygnąć wedle własnego metrażu łazienkowego, ale teraz właśnie czas na kabiny prysznicowe. Wyróżnienie otrzymuje kabina Melia M43 marki SunSwiss. Natomiast nagroda główna trafia do firmy Artweger za kabinę prysznicową Artleaf. Wyczytujemy tylko firmę, która otrzymuje nagrody, bowiem niestety przedstawiciel nie mógł być z nami, ale rozumiem, że zostanie przekazana ta nagroda. Ale Państwo muszą wiedzieć jako pierwsi, kto otrzymał. Kategoria brodziki. Wyróżnienie. Brodzik Basel. Producentem jest firma Riho. Natomiast nagroda główna. Brodzik Privilege Silex marki Fiora. Nagrodę odbierze pan Janusz Brzozowski, przedstawiciel marki Fiora Buff Collections. I te brawa właśnie tutaj. O. Witam serdecznie. Chciałem bardzo podziękować jury za tą nagrodę. Tym bardziej mnie to cieszy, że marka Fiora dopiero rozpoczyna działalność w Polsce. I tak z pompą to zaczynamy. Dziękuję serdecznie. No to fantastycznie, że macie dobre otwarcie. Oby tak dalej. Kategoria hydromasaż i wellness. Wyróżnienie dla wanny Quadro marki Besco z systemem Air Exclusive, a producentem tej wanny jest firma PMD Piramida. Nagroda główna zaś trafia do systemu Sensory Sky marki Dornbracht. I po odbiór nagrody proszę panią Sylwię Szmalec, która reprezentuje firmę. Dzień dobry Państwu. W imieniu firmy Dornbracht bardzo dziękuję. To wyjątkowa nagroda dla wyjątkowego produktu, ponieważ Sensory Sky to nie tylko prysznic. To niezwykłe doznanie kąpieli pod prysznicem, różne formy strumienia wody, zapach, kolor, mgła. Cóż, można więcej marzyć. Wymarzony prysznic do każdej łazienki. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. To z tego, co pani mówi, wynika, że realizujecie filozofię SPA, czyli Sanus per Aqua w każdej łazience. Teraz, proszę państwa, zestawy prysznicowe. Nagroda główna od razu dla kolumny Camino, której producentem jest Armatura Kraków. I mam nadzieję, że jest z nami pani Aneta Dziedzina, szef marketingu w firmie Armatura Kraków oraz pan Dariusz Cygal. Jeżeli państwo są, proszę obydwoje, parytet niech będzie zachowany, oczywiście. Bardzo się cieszymy. Najpierw potrzyma sobie pani, a potem potrzyma pan. Niezmiernie mi jest miło Państwa powitać. Serdecznie dziękujemy jury tutaj za nagrodę, którą otrzymaliśmy. Dla nas jest to ogromne wyzwanie, bo to znaczy, że poprzeczka w przyszłym roku jest jeszcze wyżej postawiona, więc ja już myślę o 2015 roku, co dział marketingu we współpracy z dyrektorem handlowym będzie musiał wymyśleć, żebyśmy mogli znowu tutaj przed Państwem stanąć. Też serdecznie dziękuję i cieszymy się, że firma, pomimo tego, że ma ponad 90 lat tradycji, nie patrzy tylko w przeszłość, tylko również w przyszłość i ten wyrób jest tego przykładem. Tylko proszę tej poprzeczki za wysoko nie wieszać, żebyśmy dosięgnęli do korków, prawda? Żeby można było pokręteł dotknąć z dołu. Dobrze, dziękujemy uprzejmie. Dziękujemy bardzo, życzymy dalszych sukcesów. A teraz kategoria panele prysznicowe i nagroda główna za panel Kappa wyprodukowany przez firmę Excellent. Po odbiór nagrody zapraszam panią Danutę Kowalczyk, product managera w firmie Excellent SA. I tu brawa się miał rozlec właśnie. To dla pani. Pani Danuto, te brawa są. Dzień dobry, witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że po pierwsze znaleźliśmy się w tak bardzo uroczystym i bardzo dobrym, fajnym towarzystwie. Ja ze swojego miejsca po pierwsze dziękuję jury za wybór produktu i za tą nagrodę, a z drugiej strony chciałabym Wam wszystkim bardzo serdecznie podziękować i pogratulować, licząc na to, że w następnym roku spotkamy się w takim towarzystwie albo w większym. Dziękuję. Dziękujemy.
teraz przechodzimy do kategorii meble łazienkowe i tutaj mamy dwa wyróżnienia. Pierwsze trafia do serii mebli Merida, której producentem jest Aquaform. Drugie zaś dla mebli Kartel by Laufen, marki Laufen. Natomiast nagroda główna za serię mebli My Day marki Keramag Design, której przedstawicielem producenta jest firma Sanitec Koło. Jeżeli jest pan Krzysztof Brzeziński, to serdecznie go zapraszam po odbiór nagrody. Szanowni Państwo, z tego miejsca pragnę bardzo podziękować serdecznie w imieniu firmy Sanitec Koło z jury przede wszystkim za docenienie naszego rozwiązania, naszego produktu. W imieniu Sanitec Koło, ale również w imieniu naszej firmy siostrzanej Keramag, która to firma ma naprawdę bardzo długą tradycję, bo ponad stuletnią na rynku, a my mamy zaszczyt dystrybuować tą markę w Polsce. Jej nowa odsłona, najnowsza twarz z najbardziej ambitną częścią oferty, czyli Keramag Design, to właśnie cztery linie produktowe, wśród których znalazła się linia My Day. Cóż, przed nami długa droga. Marka Keramag Design jako taka niedawno pojawiła się na naszym rynku i przed nami na pewno długa droga, aby ją rozpropagować, ale myślę, że pierwszy krok zostały właśnie wykonane. Jeszcze raz dziękuję Państwu. Dziękujemy bardzo, gratulujemy. Teraz kategoria całościowe aranżacje łazienek i również mamy dwa wyróżnienia. Dla koncepcji Traffic produkcji Sanitec Koło oraz Chrom, której producentem jest firma Rawak. A nagroda główna za bumerang marki Wire trafia do producenta, czyli PPHU Centrum. Nagrodę odbierze pan Bogdan Popiela, właściciel marki Wire. Prosimy o brawa, zapraszamy pana tutaj. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło w tak szacownym gronie w imieniu firmy Centrum, którą współtworzę z moimi braćmi Henrykiem Popielą, który jest prezesem, jak i Rafałem, dyrektorem Zakładów Tworzyw Sztucznych, odbierać tak szacowne wyróżnienie, które docenia i bardzo tutaj dziękuję jury, że doceniło kolekcję Boomerang pod marką Wire, jaką sprzedajemy. Także bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. W tym miejscu jeszcze podzieliłbym się taką refleksją, że w biznesie to jest podobnie jak w sporcie. Piękne są chwile, gdy się odbiera nagrody, medale, sukcesy, gdy odbiera się właśnie takie trofea, ale w tym samym momencie myśli się już o kolejnych i również nasza firma w tej chwili opracowuje nową kolekcję, która jest na deskach projektantów, niebawem trafi również na rynek, będzie prezentowana i myślę, że również z nią tutaj trafimy w przyszłości. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. To rozumiem, że wróci pan tu do nas jak bumerang, tak? Na scenę. Dobrze. Kategoria płytki ceramiczne. Wyróżnienie. Kolekcja Coverlam Titan marki Grespania, a nagroda główna dla serii Hassel, producenta ceramika Paradyż. I zapraszamy panią Dianę Szewczyk, menadżera produktów w firmie Ceramika Paradyż, o odbiór nagrody. A państwa zachęcam do braw. Witam Państwa serdecznie. Chciałam podziękować szanownemu jury w imieniu Ceramiki Paradyż za taką prestiżową nagrodę. Jest to z pewnością dla nas wskazówka, że zmierzamy w dobrym kierunku i mamy nadzieję powtórzyć ten sukces w przyszłej edycji. Dziękuję ślicznie. Dziękujemy. Kategoria akcesoria łazienkowe. Wyróżnienie dla lustra 3D Illusion LED produkcji Szkło Lux. Pan Zbigniew Rus. Natomiast nagroda główna za serię akcesoriów Next marki Stella, której producentem jest Optimal. Nagrodę odbierze pan Krzysztof Figiel, właściciel marki Stella. Jeżeli jest, jest, zapraszam. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję kapitule konkursu za docenienie nas po raz kolejny. Nieskromnie powiem, że to już jest trzeci raz. I oczywiście poprzeczka też rośnie. Szykujemy następne serie, które będziemy chcieli równie wysoko uplasować. Cieszymy się, że nasz produkt jest tak bardzo doceniony. No i tak jak wanna czy prysznic jest sercem łazienki, tak akcesoria łazienkowe są tym wykończeniem łazienki, bez którego żadna łazienka się nie obejdzie. Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia za rok. Dziękujemy. Kategoria grzejniki łazienkowe. Dwa wyróżnienia. Pierwsze za grzejnik Mangolite MGL firmy Enix oraz Bryce Plus marki Wasco, której przedstawicielem jest The Heating Company Poland. Natomiast nagroda główna dla grzejnika Vitalo firmy Cender. Nagrodę odbierze pan Adam Świętochowski, szef regionu miasto Warszawa i Polska Wschodnia w firmie Cender Polska. Prosimy. Małe sprostowanie. Dzień dobry Państwu. Pana Adama nie ma już z nami. Musiał niestety pojechać na spotkanie. Moje nazwisko Grzegorz Kędziora. Ja chciałbym Państwu serdecznie podziękować za tą nagrodę. Pomimo to nagroda tym bardziej cieszy, że grzejnik jest produkowany w polskiej fabryce koncernu. Dziękuję bardzo. Jeszcze jak się Pan nazywa? Pan Grzegorz Kędziora właśnie przemawiał do Państwa, ale dobrze, że Pan Adam żyje, bo przez pierwszą sekundę wystraszyłam się, że odszedł na zawsze, tak, tak. No to dobrze. A byłoby szkoda w takim dniu. Proszę Państwa. Kategoria wyposażenie dla niepełnosprawnych i osób 50+. I tutaj jest tylko nagroda główna, nie ma wyróżnień, ale ta trafia dla umywalki pod wymiar firmy Heavy. I odbierze nagrodę pan Maciej Jaworski. We własnej osobie, tak? W imieniu firmy Heavy chciałem podziękować za tą nagrodę, za wyróżnienie produktu, ale również za docenienie koncepcji, którą Heavy promuje, czyli produktów do łazienek dla niepełnosprawnych, które nie wyglądają jak produkty do łazienek dla niepełnosprawnych. Także to są, ta umywalka mogłaby startować w innych kategoriach i myślę, że miała szansę na nagrody. Z jednej strony się cieszę, że jesteśmy bezkonkurencyjni, z innej strony zachęcam jednak do konkurencji. Mam nadzieję, że w przyszłym roku zmierzymy się z innymi producentami. Jeszcze raz bardzo dziękuję. No, wyzwanie zostało rzucone, rękawica rzucona, to teraz zobaczymy, jaka będzie odpowiedź tutaj obecnych osób. Za rok przekonamy się o tym. Proszę Państwa, teraz kategoria instalacje łazienkowe. Dwa wyróżnienia. Toaleta Aqua Clean Sela firmy Geberit oraz odpływ z funkcją odświeżania Freshline marki Cedor. Natomiast nagroda główna za odpływ liniowy Advantix Vario marki Viega. Nagrodę odbierze pan Jacek Lange, dyrektor spółki Viega Polska. Proszę Państwa, dawno temu w Polsce miałem zaprojektować wałek przekładni. Ku mojemu zdziwieniu osoba oceniająca nie zajrzała do obliczeń. Pytam się, panie docencie, tak bez sprawdzania obliczeń, otrzymałem odpowiedź, coś co dobrze wygląda i jest dobrze zrobione. Od tej pory rozumiem, że produkty, które dobrze są zrobione, dobrze wyglądają i mam tą satysfakcję, że mogę pracować dla firmy, która właśnie takie produkty robi. Dziękuję szanownemu jury, żeście Państwo to docenili i uznali, że ten produkt można wyróżnić taką nagrodą. Dziękuję bardzo. Kategoria chemia w łazience. Nagroda główna dla fugi DF10 Design Fuga Flex firmy Sopro. Bardzo proszę panią Anetę Rostek, senior product manager w firmie Sopro Polska, o odebranie nagrody. A Państwa? O co mogę? Dziękuję za brawa. W
Witam serdecznie. Bardzo dziękujemy za tą nagrodę w imieniu swoim, jak i całej firmy Sopro. Jest to dla nas ogromny zaszczyt, że mogliśmy dołączyć do grona tegorocznych laureatów. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. No, jak już mówiliśmy o sercu, o systemie nerwowym łazienki, to jeszcze nie mówiliśmy o płucach, to teraz będzie o płucach. Wentylacja w łazience. Wentylator Silent 100 CZ Design Swarovski firmy Venture Industries otrzymuje nagrodę główną. Nagrodę odbiera pani Monika Śmietanka, specjalista do spraw marketingu. Zapraszam. W imieniu zarządu Venture Industries serdecznie dziękujemy za nagrodę. Dziękuję bardzo. W ten sposób rozdaliśmy już wszystkie nagrody w konkursie Łazienka Wybór Roku 2014, ale teraz czas na drugą część naszego spotkania. Będziemy bowiem chcieli podsumować konkurs Łazienka Salon Roku 2014, którego to organizatorem jest również magazyn Łazienka. Przedsięwzięcie to zostało zorganizowane po raz siódmy i będzie ono miało na celu promowanie tych najbardziej wyróżniających się, najlepiej zorganizowanych, najlepiej sprzedających salonów łazienkowych w Polsce. I tutaj ważne, że nie tylko oceniane są obroty, ale także jakość kontaktów z klientem, jakość obsługi, jakość ekspozycji. W tym roku producenci, dystrybutorzy oraz architekci współpracujący z wydawnictwem Publikator wyróżnili 15 salonów łazienkowych. Przechodzimy do wręczania nagród. Tytuł Łazienka Salon Roku 2014 w województwie dolnośląskim otrzymuje salon Łazienki z pomysłem z Wrocławia. Dyplom odbierze pani Anita Tabak, szef branży sanitarnej w salonie. Witam państwa. W imieniu zespołu handlowego oraz dyrekcji salonu Łazienki z pomysłem Wrocław chciałabym serdecznie podziękować wszystkim partnerom handlowym, którzy wyróżnili nas, oddając na nas głos. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie, jak i dodatkowa mobilizacja na przyszłość. Mam nadzieję, że nie zawiedziemy państwa zaufania. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Przenosimy się na północ Polski, do województwa kujawsko-pomorskiego i tam tytuł Łazienka Salon Roku 2014 otrzymuje Salon Łazienek BLU w Bydgoszczy. Dyplom odbierze pan Adam Roszko, właściciel firmy handlowej Reflex. Dziękuję. Fani zostawać nagrody. Czyli wiadomo już, jak działa salon. Krótko i treściwie, prawda? I na temat. Województwo lubelskie, tutaj tytuł Łazienka Salon Roku 2014, otrzymuje salon łazienek Salonika w Lublinie. Pan Sławomir Konarski, właściciel firmy, proszony jest o odbiór dyplomu. Dzień dobry państwu. Jest mi niezmiernie miło być tutaj w ogóle z państwem. Jestem bardzo zaszczycony tym wyróżnieniem, które jest tym cenniejsze, że zdarzyło nam się pierwszy raz, mimo że firma istnieje już lat 18. Jeszcze raz dziękuję i myślę, że do zobaczenia w przyszłości. No to ładny prezent na 18, na pełnoletniość, prawda? W dorosłe życie z nagrodą, bardzo dobrze. Tytuł Łazienka Salon Roku, województwo łódzkie i tutaj nagroda dla salonu Cermak w Łodzi. Nagrodę odbiera pan Waldemar Guziński, kierownik salonu. Dzień dobry państwu. Ja z tego miejsca chciałbym przede wszystkim podziękować osobom, które tworzą łódzki salon Cermagu. Wszystkim osobom, które głosowały na nasz salon.
A dla mnie to jest motywacja do tego, żeby stanąć tutaj w następnym roku. Dzięki. Trzymamy za słowo. W województwie małopolskim ten zaszczytny tytuł otrzymuje Salon Wyposażenia Wnętrz Excellent z Krakowa. Proszę pana Andrzeja Szczepockiego o odbiór nagrody. Tak, to już jest nasze. Dzień dobry. Chciałam w imieniu zarządu i przede wszystkim całej załogi salonu bardzo podziękować za to wyróżnienie. Bardzo się cieszymy. Salon nasz firmowy już funkcjonuje od ponad 15 lat w tym miejscu. Na trwale wpisaliśmy się w mapę Krakowa i mam nadzieję, że klienci, kontrahenci, architekci poznają za każdym razem, jakie są w naszym salonie ten poziom najwyższy, poziom excellent, poziom naszej firmy. Jednocześnie, jeżeli przy okazji, bo wiem, że nagroda jest ex aequo, chciałem pogratulować naszemu konkurentowi, firmy Maxflis. Jeżeli państwo nie byli w Krakowie, to ja tylko powiem, że firma Maxflis mieści się 100 metrów od nas. Stworzyliśmy takie centrum łazienkowe w Krakowie i dzięki temu tak można powiedzieć, że ta konkurencja nasza wzajemnie nas napędza w pozytywny sposób. Ja jeszcze tylko zaznaczę, że to jest druga nagroda firmy Excellent na tej gali. Pierwsza była za produkt. Dziękuję bardzo. Fantastycznie. Zapraszamy do Krakowa. Tak. Dziękujemy bardzo. No to jest taki przykład, jak konkurencja napędza się nawzajem w takim pozytywnym sensie. A rzeczywiście ex aequo nagroda trafiła do salonu Maxflis z Krakowa, ale przedstawiciel nie mógł być dzisiaj z nami. Teraz przechodzimy do województwa mazowieckiego i tutaj nagrodę otrzymuje salon Impero z Radomia. Pan Wojciech Bocheński, prezes zarządu. Proszę państwa, dziękuję za wyróżnienie jury, tym bardziej, że w zeszłym roku też nam się udało wygrać. Jest to znowu taki dodatkowy impuls do tego, żeby jeszcze ciężej pracować. Dziękuję przede wszystkim załodze, dzięki której ten salon tak wygląda, jak wygląda. No i co, gratuluję wszystkim wyróżnionym, wszystkim nagrodzonym firmom, bo wiem, że musiały włożyć bardzo dużo pracy, żeby się tutaj znaleźć. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Przenosimy się teraz do województwa podkarpackiego i tam tytuł Łazienka Salon Roku 2014 otrzymuje Salon Łazienek BOZ w Rzeszowie. Dyplom odbierze pan Jerzy Dziedzic, specjalista do spraw handlu. Zapraszam. Witam państwa serdecznie. Z tego miejsca chciałem podziękować za tą nagrodę przede wszystkim szanownemu jury, organizatorom oraz wszystkim głosującym na nasz salon. Ja tylko dodam, że to jest nasza kolejna nagroda, za którą jeszcze raz serdecznie dziękuję, co nas motywuje i obliguje do dalszej ciężkiej pracy. Serdecznie dziękuję. Dziękuję. W województwie podlaskim tytuł Łazienka Salon Roku 2014 otrzymuje Akces w Białymstoku. Dyplom odbierze pan Marek Maciej Miechowicz, dyrektor firmy Akces. Dziękuję bardzo w imieniu firmy Akces. Tak króciutko już. Dziękujemy bardzo. A teraz województwo pomorskie i tutaj tytuł trafia do salonu Femax w Gdańsku. Proszę pana Krzysztofa Dolnego o odbiór nagrody. Proszę państwa, chciałem powiedzieć tylko tyle, że wysoko cenimy to wyróżnienie nagrody, którą daje miesięcznik Łazienka. Robi to już długie lata i ma to w ten sposób swoją rangę, gdyż jest to kontynuacja wielu lat. Femax już piąty raz otrzymał takie wyróżnienie, ale chciałem pochwalić się, że zrobił to cały czas z tym samym zespołem ludzi, z którymi pracujemy do dzisiaj i zamierzamy kontynuować. Dziękuję. Dziękujemy. No, to też ważne, że cały czas zespół jest ten sam i że potrafią państwo być na dobre i na złe ze sobą.
Teraz województwo śląskie. Tytuł trafia do salonu Sanimex w Gliwicach. Tytuł odbierze pan Robert Stępień, kierownik działu handlowego. Szanowni Państwo, w imieniu zarządu firmy Sanimex chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy głosowali na nasz salon, jak również całej naszej załodze, która swoją codzienną pracą przyczyniła się do tego, że takie wyróżnienie żeśmy otrzymali. Dziękuję. W województwie warmińsko-mazurskim najlepszy salon łazienkowy to Kwadrat w Olsztynie. Nagrodę odbierze pan Robert Koprowski, kierownik działu sanitarnego. Chciałem bardzo podziękować za tegoroczną nagrodę. Jest to już w sumie piąta w kolekcji, niemniej wcale nie mniej ważna, ponieważ zostaliśmy uhonorowani w 25 roku działalności naszej firmy. Także bardzo dziękuję. W województwie wielkopolskim tytuł Łazienka Salon Roku otrzymuje Cermak w Poznaniu. Dyplom odbierze pani Agnieszka Orłowska, dyrektor do spraw sprzedaży detalicznej. Firmie Cermak Poznań. Witam Państwa. Bardzo cieszymy się z tej nagrody. Też bardzo dziękuję jury za wyróżnienie i wszystkim osobom, które głosowały na nasz salon. Chciałam też z tego miejsca również podziękować wszystkim pracownikom firmy, którzy zapracowali na to wyróżnienie. Dziękuję bardzo. I ostatnie województwo, ostatni salon już w tym konkursie, województwo zachodniopomorskie, a tytuł otrzymuje Salon Łazienki z Pomysłem w Koszalinie. Odbierze nagrodę pani Monika Nowak-Bawiec, kierownik salonu. Szanowni Państwo, w imieniu dyrekcji i pracowników salonu Łazienki z Pomysłem w Koszalinie serdecznie dziękuję za to wyróżnienie, które tutaj odbieram i za Państwa zaufanie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. To był ostatni salon, ale nie ostatnia nagroda, bo mam jeszcze dla Państwa niespodziankę. Otóż głównym partnerem Forum Branży Łazienkowej jest firma De Ante. I teraz chciałabym zaprosić pana Wojciecha Drzewieckiego, dyrektora handlowego firmy De Ante. I pan coś dla nas jeszcze ma. To znaczy nie dla nas, tylko dla państwa coś jeszcze ma. Dziękuję bardzo. Chcielibyśmy z tego miejsca wyróżnić jedną z firm salon łazienkowy, który od wielu lat w Polsce funkcjonuje i jest to salon, tak jak tutaj sam właściciel tego salonu przed chwilą był, mówił, handluje z wieloma firmami od wielu lat, ma również pracowników od wielu lat i również produkty firmy De Ante tam od wielu lat są i do dzisiaj również w nowej aranżacji ekspozycyjnej. Zapraszam pana Krzysztofa Dolnego. Zaskoczenia, nie wiem co powiedzieć. Naprawdę to jest niespodzianka, bardzo miła, dziękuję. Nie, proszę. Bardzo proszę pana prezesa o podsumowanie tej uroczystości. Szanowni Państwo, oficjalna część naszego spotkania Forum Branży Łazienkowej dobiega końca. Z tej sceny wiele razy pojawiło się takie słowo kluczowe. Do zobaczenia za rok i ja właśnie chciałbym tego sobie i Państwu życzyć, żebyśmy się mogli dokładnie w tym gronie spotkać za rok, ponieważ to, że ten konkurs kontynuujemy, jest naszym wspólnym sukcesem. To dzięki Państwu możemy branżę opisywać,
Państwo jesteście bardzo często naszymi bardzo takimi uważnymi czytelnikami, krytycznymi, którzy cały czas nas inspirują. I tutaj chciałem powiedzieć, że to dzisiejsze spotkanie nie mogłoby się odbyć, gdyby nie współpraca z firmą De Ante, której chciałem bardzo serdecznie podziękować. Tak, i również dwóch pozostałych tu firmom, tak, które z nami tutaj mogły właśnie uczestniczyć i które się prezentowały, czyli firmie Caldevy oraz Bayer. Chciałem nadmienić, że tutaj cała sala, tak, była również cały czas śledzone dzisiejsze forum przez internautów i kilkaset osób właśnie uczestniczyło w tym dzisiejszym spotkaniu dzięki bezpośredniej transmisji na naszym portalu łazienka.pl, na który bardzo Państwa serdecznie zapraszam. Pani redaktor, bardzo proszę. Ja również chciałabym Państwu bardzo serdecznie podziękować za spędzenie z nami dzisiejszego dnia. Mam nadzieję, że najpóźniej za rok spotkamy się z Państwem znowu. I tak jak to już zostało powiedziane, zachęcam do obejrzenia jeszcze raz transmisji z naszej dzisiejszej imprezy, którą będzie można jeszcze raz obejrzeć. I oczywiście zapraszam na nasz nowy portal internetowy łazienka.pl. Tam znajdą Państwo najświeższe informacje z branży, analizy rynkowe, opinie, wywiady. Znajdzie się tam również część konsumencka przeznaczona dla klientów, którzy szukają inspiracji, żeby urządzić swoje łazienki. Także bardzo fajna inicjatywa, nasza najnowsza. Zapraszam serdecznie. Jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję bardzo. To znaczy będzie można zobaczyć, kto najkrótsze przemówienie powiedział, tak? Na tym portalu łazienka.pl i kto jak wyglądał na scenie, tak? A przy okazji ekipie publikatora serdeczne dzięki. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, dziękujemy. Brawa dla publikatora oczywiście. Nie wiem jak jest u Was, u mnie i u moich znajomych, wszystkie imprezy, które się zaczynają w salonie i się kończą w kuchni. U Was pewnie w łazience, prawda? Bo zawsze jest o czym porozmawiać, ale rzeczywiście to najprzyjemniejsze miejsce, no bo ciepło, jasno, zapach olejku lewandowego, inne przyjemności zmysłowe, które kojarzą się z łazienką, dobrze nastrajają. Ale my zapraszamy na kontynuację rozmów, bo wiem, że Państwo chcieli ze sobą porozmawiać i wymienić się wrażeniami. We foyer jeszcze będzie można chwilę czasu spędzić, prawda? Także następnym razem będziemy robić świat foyer. Dobrze? Taką nagrodę. Pani Aniu, ja chciałam jeszcze Pani bardzo serdecznie podziękować za prowadzenie dzisiejszej gali. Dziękuję. To przyjemność, naprawdę. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Działają Państwo we wspaniałej branży, która naprawdę kojarzy się wyłącznie dobrze, przynajmniej nam, konsumentom. Bardzo dziękuję za to popołudnie. Miłego dnia i do zobaczenia za rok, rzeczywiście. Tak.